Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Hearthstone'a. Wybieramy sobie postać na kolejną arenę. Ostatnio był kapłan. Łowca jest dobry na arenę. Malfurion według mnie też. I Anduin jest też dobry, ale ostatnio był, więc Anduina sobie skreślamy. Dzisiaj generalnie zrobiłem sobie 3 daily questy. I wszystkie wykonałem druidem. Więc sobie tak zarobię na arenę. Więc może wybierzmy tego. Więc może to będzie dobry pomysł. Dobra, pierwsze co my mamy, to na pewno nie. Ten odmagiczniacz X21 jest ok. Kobra tak sobie też jest ok. Wiecie co? To jest bardzo dobry, bo to jest mech. Chciałbym sobie zrobić deck na mechach tutaj właśnie. Ale cesarska kobra kombi się, bo jest bestią, z tym gościem za 5. To jest po prostu druid kła chyba. Więc weźmy tym razem tą kobrę. Wziąłbym tego mecha. To może być tego, ale tak sobie to wykluczam. Womerz zakręcić jest ok, ale weźmy sobie obrońcę, ponieważ na arenie jest on bardzo ok. Co to jest? To na pewno nie. To dobra, niech będzie ten wilk morski. Ok. No, znowu jakiś shit. Tego taunta. Weźmy może tego taunta, bo może nam zabraknąć takich tauntów. O, tutaj jest przynajmniej coś ok. To sobie daruję. To jest dobre, ale wolałbym na przykład Yeti, ale gniew jest za dobry, żeby nie. Kolejny gniew? Weźmy kolejny gniew. Ja tego czołgu nie lubię za bardzo. Zbierasz. Ataku twojego bohatera. To jest takie średnie. Ale mechokoto dźwiedź jest dobry. Dobra. Co my tu mamy? Weźmy sobie go. Wywalam. Chociaż weźmy sobie tego za 7. Nie, bo możemy dostać jeszcze więcej obrońców, więc tutaj może nie ryzykujmy. Opiekun Gaju, ale robot mógłby być ok z tymi 4 kartami jak na razie, ale myślę, że opiekun Gaju jest za dobry, żeby go wziąć. Kolejny gniew? Czemu nie? Gniewków pewnie mieć dużo. Działo okrętowe czy wilk? Wilkor może być sytuacyjny, może być ok. Anodowany robocik czy tarczowy z Sengino? Weźmy sobie tego robocika, bo nie mamy nic za 2. Savage Roar przynajmniej jeden musi być. Kolejne drzewko. Dobra, teraz się zaczyna trochę ciężej. Zobaczmy, jest coś na jedną, na dwie tury. O, mamy 3 kreatury na drugą turę. Jedną na pierwszą. Na trzecią turę mamy cesarską kobrę, więc na 6 turę mamy to. Możemy też to dać na 6 turze. Lub to z Innervate'a, chociaż wątpię, że będę miał Innervate'a. To odpada raczej, ja wiem. Ona może być dobra. Weźmy Yeti. Ponieważ Yeti jest sam w sobie dobre. Dociąg jest ok. Weźmy Yeti, zwykłe Yeti. Tak się wydaje. Oh my god. Weźmy go, bo z tego nie lubię tego za bardzo. Znaczy nigdy tego nie użyłem, ale wydaje mi się to słabe. Za 6 many, no takie. Za to mech. Ile mamy mechów? 1, 2, 3, 4. Myślę, że mechan będzie lepszy tutaj w tym wyborze. Spadające gwiazdy są removal, więc weźmy ten removal. Myślę, że panterka. Kolejny o, bombardier jest dobry. Bombardiera weźmy, nie spadające gwiazdy. Weźmy. To albo to. Zombiaka sobie weźmy, bo mamy na pierwszą turę mamy mało kart. Dociąg. Mamy już tu jakiś dociąg. To na pewno nie. Mściwy kowal. Ile mamy za 5? 1, 2, 3, 4. Ile mamy za to za 4 kart? 1, 2, 3, 4. No to weźmy. Może ten dociąg nie będzie taki zły. Weźmy ten dociąg. Dobra, baśniowy smog, bo to nie chcę dawać karty.
przeciwnikowi. Dyszak nie i może też być okej na arenę, ale według mnie właśnie smog jest lepszy. Kolejny gniew? Myślę, że kolejnego zombiaka sobie weźmiemy. Gniew, 3 gniewy wystarczą. Nasycenie raczej nie. Rubian Egg. Mamy wilkora. Możemy zabić gniewem chyba. Mamy dziki ryk. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego, w sumie możemy też zabić, ale to trochę było kiepskie. Jajko nie może, może być dobre. Ale weźmy małą egzorcyzm. Dobra. To jest według mnie dobre, ale... Nagrywam! Ale... Ten ghoul się kombi... Z czym się kombi ghoul? Z tym się całkowicie nie kombi. Z tym się kombi... Z tym jeszcze kombi? Nie... To się kombi z wszystkim, bo tu mamy głównie kreatury. Mamy ile czarów? 3, 4 czary. To może być dobrym pomysłem. A prowokacja może się czasem przydać. Nakręcany gnom. Jaki mamy jedli? 3 karty. Według mnie wystarczy. I weźmy tego od Maca. A coś tam. Dobra. Więc tak wygląda moja arenka. Znaczy talia na arenie. Także zagrajmy sobie jeszcze jedną grę. Znaczy jeszcze. Zagrajmy sobie jedną grę. I myślę, że wystarczy tyle na tą arenę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także, o, tutaj nie ustawiłem na Skype'ie w ogóle. No, nie przeszkadzać. Mam nadzieję, że złota trochę wpadnie na kolejną arenkę. Także, zobaczmy. Rexar, no kiepsko będzie z Rexarem, tak mi się wydaje. Rexar! Ale zobaczymy. Dobra, co my tu mamy? Znak ostępów. Dzikie ostępy. Myślę, że wszystko, bo to jest takie, no. Może na zombiaka by to było ekstra. Teraz dostanę zombiaka, nie dostanę. 2 yeti i dziki ryk. Wystarczyłoby 1 yeti bez dzikiego ryku. Mam te 2 zombiaki, mam jeszcze tego gnoma, więc... OMG, not ND. No, come on. Dobra, co my tu mamy? Panterę. Dobra, mamy coś na 3. turę, na 2. turę. Prawdopodobnie skipniemy. Znaczy w sensie, że damy tylko to. Będziemy musieli to dać. Chyba, że zombie jak nam wpadnie. Gniew. Myślę, że to nie jest tak. To nie jest materiał, nie w tak mi się. Też mogłyby to być dociągły, mielibyśmy nowe karty, ale tu mam już zagranie na 3. turę. Więc... no. Patrzę się, jakie jest podobieństwo, więc... to jest dobre dla nas. Tak mi się wydaje. Myślę, że dalej tu pantery, ponieważ z niej możemy wyciągnąć jakąś... jakiś value, nie? Na przykład może postawić jakieś pająki, leper gnomy, jakieś inne rzeczy. Więc teoretycznie ona może być ok. Dobra. Za 4. No, mam już z agonią przeciwnika. Mi się wydaje, że to jest dobre zagranie. Możemy również gniew i zobaczyć, co mu dojdzie. Możemy również po prostu postawić yeti. Możemy postawić coś takiego. I to będzie ile? To będzie 3-4. Musimy na to spojrzeć tak. To zabijemy, będziemy mieć 4-2. Będziemy mogli dobierać tylko Hero Power. Myślę, że... to jest dobre zagranie. Chociaż jeśli dostanie dłuższe może. Może być. Może być. Następna tura, co zagramy? Możemy zagrać to, co raczej mi się nie podoba. Możemy Yeti zagrać, możemy to zagrać. Zobaczymy. 7 kart. No. Cuk. W ogóle stworzyłem sobie ostatnio konto nowe do HS-a. Po prostu do Battle.netu. I odblokowałem te wszystkie podstawowe rzeczy.
I sobie trochę pograłem arenki, ale pomyślałem, że powrócę na to moje stare konto, ponieważ miałem tu... Miałem tu dużo kart. Wilk morski. Może po prostu wilka morskiego? Co on może zrobić? On może mieć Arcane Shota. I to coś może nie tam. Może mieć pirata i może zestrzelić wilka morskiego. A generalnie chyba Yeti by był lepszym zagraniem. Taki Yeti? Czy taki Yeti? Myślę, że ten Yeti będzie lepszy tutaj. Robimy również to i coś za 3, czyli to. No, bez sensu. Do tego gram. Jak będzie w miarę dobry stół, to sobie go zagram, żeby go umocnić. Pirat. Wilk morski. On się nazywa Salty Dog. Czemu wilk morski? Chociaż nie wiem. Chociaż chyba dobrze się nazywa. Dobra, nie wiem. Stary? O nie, okej. Okay. Możemy clearnąć. Generalnie. O, dobry dociąg. Możemy tak. Możemy również coś za 4 dobrać. No to będzie spoko. I coś za 4, czy kolejne Yeti? A 6 tura, ten może zagrać. Tuż w tej turze może ogra. No o ogra będziemy musieli się... Nie będziemy musieli... Czekajcie. Zagram Yeti, ponieważ ogr ma 7 życia. Lipa. Że to zrobiłem. Chociaż w sumie... Bo mogę zagrać przywódczynię kultu i wszystkim się rozbić. Wydaje mi się, że... musimy to zrobić. Więc... zrobimy coś tak... Chociaż nie, najpierw to ciągniemy. Tak. Zrobimy tak, Savager. Czy może po prostu... Może po prostu to Savager nie wykorzystujemy na takiego... Możemy go zabić. Chociaż mamy 13 życia, to jest może błąd. Czy ja mam jakiś heal w tym deku? To jest spoko, bo mamy na 8 turę kolejne rzeczy. Taunty. A taunty się chyba przydadzą, patrząc na moje życie. Okej, mamy... 1, 2, 3, 4, 5, 6 kart, on ma 7. Czy jakiś dobry? Ja dobrałem. Kolejne taka. Myślę... O! Ale wydaje mi się, że my po prostu... Ja się po prostu tym rozbijam. Nie mogę marnować tak życia. Frizować też raczej nie planuję. Więc dajmy sobie coś takiego. Dajmy sobie taunta. Tak mi się wydaje. Zróbmy tak. Może to był misplay, może nie. Nie wiem, ale nie chcę marnować swojego życia. Dobra, mamy tu jakieś opcje fajne. Freeze jest bardzo dobry według mnie. Dawanie taunta może niekoniecznie, bo mam już tu takie taunty, zasób taunty. Raz, dwa, więc trzy, więc... Co to? Co? Serio? Jakie on miał 3 złe karty, żeby wybrać? Chociaż może mu zależało na bestii. Nie mam pojęcia. Co my zagramy teraz, żeby to zabić? Potrzebuję tego. Tygrys, może być szczerze. Czy po prostu takie coś? Takie drzewko? Czy może da się to wciągnąć? Nie. Czy może tak? I będziemy mieć 7 many. 7 many możemy to, to i to. Możemy również to, to, to. Możemy również za 5. To będzie bez sensu. Dobra. Zróbmy tak. Ponieważ on walnie. No, nie będzie mógł zabić, a pewnie będzie się rzucał na tego. Wfrizujmy, bo czemu by nie? Wolałbym tygrysa, no ale on jest w cieniu. Ukryty. Także, no. Myślę, że to jest takie... zagranie. Okej. Okay. Chociaż może to był misplay? Bo mógłbym w sumie walnąć go i tak pewnie tym tygrysem wyjdzie. Wyjdzie za mnie. Zdrawiamy. Trzeba gdzieś pomajstrować?
Trzeba gdzieś pomajstrować. Dobra, z tego możemy wyciągnąć waliu. Jeśli on wjedzie w tego, to możemy teoretycznie jakiś waliu wyciągnąć. Jakby miał jeszcze jedne spadające gwiazdy, to było świetnie. O, co to? O, o, waliu wyciągniemy generalnie. Piękny waliu wyciągniemy. Chociaż to może misplay. No radu, to mnie nie boli szczerze. Mógłbym go farmić, teraz by zginął i ten. O, możemy zrobić tak. Zrobimy generalnie tak, musimy się pozbyć tego tygrysa i tego. Teraz zaryzykujemy loberem. Czy może zrobimy tak? Skrócimy go. I teraz lober. Myślę, że to będzie dobre zagranie. To jest piłka specjalna. Potrzebuję 3 damage'u, żeby zabić moje drzewko. A ja mam kolejne drzewko na zastępcze drzewko. Semp. Unleash the Hounds. To było dziwne. Znaczy, to jest to ciąg, ale robimy słaby. Chyba, że ma jakby zabić, bo ma tu 6 tylko 6 ataku, więc nie ma jakoś zabić. Więc temu to zrobił, chociaż nie wiem. Stary, no. Czy masz jak to zabić? Czy nie masz jak to zabić? Będzie lipa, stary. Którego nie zabijesz. Na niego to się. Chociaż wątpię, szczerze. No stary, co ty zrobisz? Come on. No bo jak on tuwa, nie zabije mi tego. Arcane Shotpad pewnie. Przyszedłem po zwłoki. Coś takiego. A. Nie Arcane Shot, nie masz tego. A, zamrożenie. No aż tak nie było. Nie. No to musi wciąż zabić to coś, nie? Może tak? Nie. Myślę, że tak musimy się skrócić. Generalnie kolejnego dajemy? Myślę, że tak. Tak. Daję mam to sobie dobrą. Dobrze, dobrze. Co prawda zabija nam to drzewo, ale... Ale nie będzie, myślę, aż tak źle. Mamy kolejne, kodry. Mamy jakieś opcje. Ale tego się nie spodziewałem. Przydałaby się kobra. Mogor zabije! Cieszę się, Mogor. Myślę, że zrobimy tak. Zrobimy. Dobra, spróbujmy tak. Sorry. Dobra, zaryzykuję tym. Jak go nie trafisz, to się powieszę. Sorki. Dobra, ten Mogor teoretycznie skróci się z tym, ale mamy nadal jakiś tam stół. A ten Mogor trochę mu grę polepszył. Czekajcie, to stronnicy. Aha, dobra, bo jak ja bym miał, to by było trochę lipa. Bym musiał 2 razy celnie trafić w niego. A do tego stronnicy, więc to mógł być misplay, jakbym nie wiedział. Więc... To skróci się tak. Trochę dziwne. Jeśli dostanę w Rafa, to będzie fenomenalny. Zombiak. Zombiaku, czemu się wcześniej pojawił? O! Value. That was value. That was value. Muszę trafić kobrą. Jeśli nie trafię tym kobrą, i będzie aż tak źle według mnie. Zapomniałem w ogóle, że mam kobrę, bo chciałem już się tak skracać. No fajnie mam go, cieszę się. Come on! Nie wierzę w to. Dobra, wiecie co? Tutaj mi się tak. Dobra, walnę mu za 2. Serio. Czy... Nie, dobra, myślę, że go mam wyglądać. Chociaż on będzie miał 5, będzie mógł się skrócić, w sensie, że... Ale nie, bo on ma Mogora. Będzie musiał go pierwszy zabić i wtedy by miał 4 psy, nie? Jakby rzucił spuścić psy.
No, Mogor by mu to napsuł. Zabójczy strzał. No, selfie, no, wolałby w to. Albo no, ewentualnie, no nie wiem, tą. Ale Sandy Dog, dobrze, nie w to. Światłość nie osądza, okej. Okay. No i co, w twarz? Wybacz. Okej. Dobre zagranie. Dobrze, że nie wystawiłem zombiaka. Możemy zrobić tak, takie BM zrobiłem. Dobra. To zombie. Zombie. Masz ukryte zombie. Wiem. Dobrze, więc dwa zombiaki teraz doszły. Ale było okej. Także my się wydaje. Cześć, w ogóle nie ma swipe'a, to jest taki minus. Te gniewy są naprawdę okej w tym deku. Ta się nie pojawiła, ten się nie pojawił. Generalnie. Ten się też nie pojawił. A mi się wydaje, że ten dek jest całkiem okej. Spadające gwiazdy. Tam kiedyś miałem do wyboru kolejne jak spadające gwiazdy. Mogłem je wybrać, co nie było okej. Ale nie wiem, co tam było drugie, więc. Ale dobra, żeby już nie przedłużając. Myślę, że dobrze wytraftowałem arenkę. W sensie, że wybrałem te karty jak najlepiej, więc to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!